to właśnie przyroda, a w szczególności Dolina Narwi, stanowi aktualne jądro jego malarskich zainteresowań. Gumowski pieczołowicie i bardzo osobiście oddaje klimat wyjątkowych pejzaży podlaskich. Patrząc na jego obrazy, przenieść można się do narwiańskich rozlewisk i łąk. A tak ukazać naturę, trzeba było jej dotknąć. Aby tak ukazać naturę, trzeba jej dotknąć. Zamoczyć nogi w zimnej wodzie, zmarznąć podczas długich wędrówek, zachwycić się tym żywym detalem. Spostrzec, zatrzymać się, nasycić oczy i duszę. Być blisko, jak najbardziej. Obrazy są niczym okna otwierające przestrzenie, głębokie, zamglone, rozświetlone od wewnątrz. Przykryte wodnistym błękitem, chłodnym turkusem, płomiennym oranżem. Prawie nie ma tam ludzi. Gdzieś w oddali widać jakąś postać mędrowca. Tak napisał o malarstwie Dariusza Gumowskiego Tomasz Lipoman, pisarz. A ja chciałabym powitać Cię, Darku, bardzo serdecznie na spotkaniu przy takim pięknym, przy takiej pięknej scenerii i powitać Państwa, że zechcieliście przyjść, żeby obejrzeć te prace. Ja jestem bardzo wzruszona tym, że mogę gościć Ciebie. Ile lat pracowaliśmy razem ze sobą. Dzisiaj jest taki specjalny dzień, że możemy się znowu spotkać. Nie liczę lat, ile to było czasu, kiedy się spotkaliśmy po raz pierwszy. I nie liczę lat, ile minęło czasu, jak się nie widzieliśmy. I tym bardziej jestem wzruszona tym, że mogę gościć tutaj w pracowni działania kulturalnych Ciebie właśnie z Twoimi obrazami. Witam bardzo serdecznie Ciebie. Dzięki za bardzo gorące powitanie. Witam Ciebie również, witam Państwa. I na początku chciałem bardzo mocno podziękować tutaj Małgosiu za zaproszenie, to żeby umożliwienie mi zorganizowania tej wystawy. I chciałbym podziękować też od razu dla Twoich koleżanek z pracowni działań twórczych tutaj za profesjonalne przygotowanie, całą aranżację. I cóż, to też bardzo jestem wzruszony. Może tego nie widać, ale naprawdę jest mi bardzo miło, że spotkaliśmy się, bo zwłaszcza z okazji wystawy, to jest minutki. Myślałam o tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, to też przeglądałam Twoją stronę internetową i wiedziałam, że jest bardzo dużo już za Tobą wystaw. 6 wystaw naliczyłam zbiorowych, a aż 16 indywidualnych. Widziałam też, że te wystawy odbywają się co kilka lat, albo co 2, albo co 3, nieraz co 4. Tak się zastanawiałam nad tym, czy to wszystkie wystawy są tam umieszczone, bo tak myślę, że chyba nie. Nie, części wystaw nie, tam nie mam jakby zamieszczonych, zrelacjonowanych, ale te najważniejsze, te największe, to starałem się tam udokumentować na tej swojej stronce. I tak jak zauważyłaś, no staram się co kilka lat jakoś przypomnieć sobie o tym, że jak się maluje, jak się robi takie wystawy. Ostatnio może troszkę bardziej się zaangażowałem w malowanie. Wcześniej nie było czasu, a teraz troszeczkę więcej. A jakbyś powiedział tutaj na wszystkim, jak to się zaczęło w ogóle, tak? My się znamy od wielu lat, uczyliśmy się razem w jednej szkole przez kilka lat. Potem razem pracowaliśmy 11 lat. Tak. Ale powiem szczerze, że nigdy nie pytałam przez ten okres czasu, jak to się zaczęło. Jak to się zaczęło w ogóle, czy jako mały chłopak już malowałeś, byłeś zainteresowany malarstwem, czy plastyką, czy rysowaniem, czy właśnie coś się skłoniło do tego, że zacząłeś w ogóle malować? Z plastyką, czy w ogóle z takimi zajęciami plastycznymi, no to zawsze miałem styczność od małego dziecka. Lubiłem to. Po
prostu lubiłem szybciej takie praktyczne rzeczy, ale też coś takiego, co takie wymyślanie, coś nowego, tworzenie, coś nowego. Robienie z niczego coś, o to mnie zawsze fascynowało, że można nie wiadomo z czego zrobić coś innego, zupełnie coś fajnego. I to ma coś wspólnego z malowaniem, to jest jakby coś, tworzenie trochę nowych rzeczy. W Supraśniu, no to robiliśmy oczywiście nie tylko malowanie, ale rysowanie i rzeźba i jakieś próby graficzne, no różne tak. Później już jednak się w późniejszych latach skupiłem się tylko na grafice. Mhm. Robiłem przez wiele lat grafiki. Bo skończyłeś też w Lublinie. W Lublinie, MCS. Wydział graficzny, tak, grafiki. I tutaj też działałem przez wiele lat tą stronę. Później tak się życie jakoś potoczyło, zakręciło, że jednak w ogóle jakby ograniczyła się moja działalność taka plastyczna, artystyczna. No właśnie, jak się spotykaliśmy kilkanaście lat temu, zaczynałeś malować, bo pamiętam w Domu Kultury w Łapach pierwsze wystawy były w większości akwarele. Tak, chociaż były też jakby olejne, trochę były olejne, ale to były wcześniejsze jeszcze prace, te olejne. Później zacząłem akwarele, bardzo trudna technika, wbrew pozorom. Ale dobrze ci to wychodziło. No dziękuję za dobre słowo, ale no, ona jest bardzo wymagająca, akwarelka. Wydaje się, że ona jest prościutka, ale żeby była dobrze zrobiona, to malujesz akwarele, tak? Malujesz oleje. A jak jest na przykład z pastelami albo akrylami, to jest jakaś technika, która dla ciebie jest bliska? Akryli raczej bardzo rzadko używam. Pastele starzają się. Tak, pastele są fajne. Nigdy nie widziałam twoich pracy pastelowych. To jeszcze może wystawę zrobimy. Może to za jakiś czas. Może kiedyś. No ogólnie nie ma jakby technik złych, nie? Czy tam takich. Po prostu to trochę zależy od autora, w którym się lepiej czuje. Ja na ostatnio jednak zdecydowanie olejny. Lubię i w tym kierunku staram się robić. A powiedz, jak to jest? Bo tutaj jak oglądaliśmy tę pracę, ty też powiedział, że kiedy ty to robisz. I tak się zastanawiam właśnie, kiedy ty to robisz, bo pracujesz zawodowo cały czas. Wiem, że jakby no, dużo rzeczy różnych robisz, nawet chyba nie jedną pracę. Właśnie, czy z tym malowaniem to jest tak, że masz wenę i wtedy malujesz i możesz się oderwać od tego? Czy po prostu jest to jakieś zadanie, że codziennie, czy tam nie wiem, raz na tydzień maluje się obraz? Jak to u ciebie jest? Czy tak profesjonalnie, zawodowo, to powinno się tak robić, tak jak mówisz, że mam zadanie, siadam i robię. Tak czasami jest, bo czasami no, przy takich zamówieniach na przykład, no chyba nie robię coś na zamówieniu, no to wtedy nie ma wyjścia, no muszę siąść i zrobić, to bo jest presja czasu, termin i tak dalej. Ale tak normalnie, w jakimś takim komforcie, no to ja wolę rzeczywiście robić. Może nie czekając na jakąś wenę, bo tu można siąść i czekać i się nie doczekać, ale w takim jakby spokoju ducha, powiedzmy tak, co też ciężko. Jak są takie momenty, tak? Taki spokoju, dokładnie, takiego robić, spokoju tak? Troszeczkę, to może nie widać po tych obrazach, bo czasami są niespokojne, ale wolę, jeżeli jest jakiś spokój, jest jakieś takie wyciszenie trochę, mniej jakichś działań takich dookoła, to wtedy mi zdecydowanie lepiej się maluje. I właśnie to malowanie to traktujesz jako rozwijanie swojej pasji? Czy jest to wyciszenie, właśnie taka potrzeba serca? To różnie, no to w zależności od sytuacji. No to jest tak jak z muzyką. Czasami słuchasz takiej muzyki, czasami innej muzyki. To zależy od chwili takiej, co nie? I tutaj też. Różne. Ale ogólnie no, bardzo lubię malować. A właśnie jeśli chodzi o warunki, czy masz takie warunki pracy, tak, że jakoś masz swoją pracownię,
możesz w każdej chwili do niej wejść, czy jest to tak, że musisz sobie aranżować przestrzeń właśnie do, bo w tej chwili musisz malować i wszystko idzie w kąt, pozostałe obiady nie ma gdzie zjeść. To znaczy aktualnie, teraz taki komfort też, że córki się wyprowadziły na razie, chociaż jeszcze no, mamy dla nich przeznaczone jakby pomieszczenia, ale pokoje ich pokoje po prostu. I tam korzystam gościnnie z pokoju jednej z córek. A no właśnie, jak wspomniałeś o córkach, to masz trzy córki. Blanka, Martynka i Dominika. Ja wszystkie trzy poznałam, ale już teraz dużo czasu minęło i właśnie zapomniałam o wszystkich imion. Ale jak poznałam twoje dziewczynki, tak, no to też jeździliśmy na wspólne planery, organizowaliśmy wspólne planery takie dla młodzieży, dla dzieci. Pamiętam, że wszystkie malowały. Jak jest teraz? Więc one właśnie zaczynały swoje przygody plastyczne jeszcze w Domu Kultury, tam pracowały za twoich czasów. Troszkę, parę lat minęło i cóż, teraz one nadal sobie w wolnych chwilach potrafią sobie coś narysować, namalować. Wszystkie trzy, ale jedna poszła jakby zawodowo w ogóle w tą stronę taką artystyczną. Ta która? Najstarsza, Blanka. Ona skończyła architekturę i teraz jest, pracuje w takiej pracowni w Poznaniu, bardzo takiej fajnie zacnej. No i nadal jakby tworzy. Oprócz tego robi bardzo fajne akwarelki. Też na pewno lepsze ode mnie, zdecydowanie. No to ja już tego zapraszam Blankę, możesz przekazać, że ja chętnie zrobię jej wystawę. Jeśli będzie miała ochotę, to no dobrze, zapraszam tutaj do pracowni naszej. Jak będzie miała chęć, to z przyjemnością przyjmiemy tę pracę i wystawę zrobimy. Dziękuję już w jej imieniu, a jeżeli zechce, to mam nadzieję, że zechce. A jeszcze chciałam zapytać właśnie jeśli chodzi o samą tematykę, no bo tematykę widzimy, także od zawsze bez względu na to jaka technika, ale pamiętam, że właśnie te rozrywiska, jakby tak, dolina Narwi, to twoje ulubiony jakby pejzaż, taki motyw. Natomiast chciałam zapytać, czy jak to jest, tak? Czy ty idziesz na przykład, nie wiem, jakąś chwilą się zachwycasz, tak? Jakiś pejzaż zobaczysz, czy wychodzisz na wędrówki jakieś dłuższe, żeby to zobaczyć, czy i przychodzisz i malujesz? Czy to jest w twojej głowie, czy na przykład robisz jakieś zdjęcie i wtedy z tego też korzystasz, bo teraz też różnie do tego podchodzą, tak? Jak to jest? To jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. To znaczy, że robisz zdjęcia, czy pamiętasz? To są na przykład bardzo fajne, długie spacery. Mhm. Czasami specjalnie wychodzę, jeżeli jest, widzę za oknem, że jest fajna pogoda, że no, jest fajny poranek, czy jakiś fajny zachód słońca, czy w ogóle jakieś fajne okoliczności, no to wtedy lubię sobie pójść na spacer. Wezmę psa i sobie jedziemy z psem. I też robię zdjęcia. Mhm. Robię zdjęcia sobie. Teraz technika tak pomaga bardzo w tym, że sobie robimy fotki i potem przeglądam, co jest z tego interesujące, czy co. Inspirujesz się tak? Tak. Czasami, tak jak powiedziałaś, to jest gdzieś jakiś moment, jakaś chwila. Wtedy nie mam takie wrażenie, a nie masz aparatu wtedy, ale staram się zapamiętać to w ten sposób. No ale to widać w swoich pracach, trochę to było podchwytliwe pytanie, bo widać, że niektóre są takie no, bardziej realistyczne, ale tutaj na przykład ten tryptyk pięknie wygląda i tak jak rozmawialiśmy oglądając, że trochę nawiązuje do takich gotyckich motywów. No chociaż to jest pejzaż, tak? Ale no, abstrakcyjny trochę, tak widać, że to wrażenie, tak? Tak, ale chciałem tutaj podkreślić, że właśnie dla mnie bardzo ważna jest taka ogólnie natura, przyroda.
tutaj akurat miejsce, w którym żyjemy, te najbliższe otoczenie, no, nie inspiruje, tak jak wspomniałaś, ale no, ono jest właśnie bardzo ważne. Tutaj, tu gdzie jesteśmy w danej chwili. No, wcześniej kiedyś chodziłem dużo po górach, lubiłem góry, no to wtedy malowałem góry. A nigdy nie widziałam twoich prac takich, gdzie góry były namalowane. Tutaj mam jedną taką malutką ciekawostkę. A powiedz, Darku, bo tak trochę odejdę od tematu może, bo malarstwo to jest jedna twoja miłość, a są jeszcze jakieś inne hobby, które w ogóle wcześniej nie wiedziałam o tym, że tak jest. Nie wiem, czy to jest nowe, czy nie. No ale zdradź wszystkim tutaj, jakie to twoje hobby jest nowe. No tak. Nowe chyba, tak? Nowe, taka zupełnie najnowsza pasja. Nie popierana przez niektórych, bo trochę późno to się zaczęło ogólnie, ale zaczęliśmy biegać. Biegać sobie takie biegi, najpierw uliczne, ostatnio już takie bardziej terenowe. Zaczęliśmy z żoną. Z małżonką, tak, z małżonką razem z Anią. Biegamy już takie fajne traski. Niedawno właśnie biegaliśmy w Supraślu Bizon Trail. Na 50 km żeśmy tam zrobili. No, to bardzo jest fajna trasa. No, ale piękna trasa po Puszczy Kniszyńskiej. Polecam. Bardzo fajna zabawa. Tylko, że to nie można tak zrobić. Bieganie nie da się oszukać. Tutaj trzeba powolutku w to wejść od jakichś takich krótkich odcinków, dopiero później takie dłuższe. Nie da się tutaj na skróty. No, a pasja taka... Tak ile lat? Zaczęliśmy w 14 roku. No to 6 rok. No już 6 rok, tak. No to absolutnie odbiegające od tego, co do tej pory. Ciekawa jestem, jak ta pasja się zaczęła. Co sprowokowało ciebie, tak? Was do tego, że nie, sprowokowało. Zaczęliście biegać. Rzuciłem palenie. A, rzuciłem super. Palenie i momentalnie przytyłem do 115 kg. I nie mogłem się schylić w ogóle. To mnie bardzo denerwowało. Denerwowało mnie to bardzo, że no, nie mogę się ruszać. I zaczęliśmy powolutku sobie tak biegać, takie nie wiadomo co, tak, aby coś robić, ćwiczyć. I tak to się zaczęło i poszło dalej. I teraz ważysz ile? Teraz też za dużo waży. Teraz też za dużo, ale... No ale jest na 14, myślę. Nie. No. To ciekawe, tak? Natomiast też oprócz malowania, tak? To też myślę, że twoja praca, którą wykonujesz już wiele lat, jako pracownik kultury, tak, to też myślę, że dosyć dużo różnych umiejętności swoich masz możliwość przełożenia swojej pracy, te umiejętności plastyczne, tak, jak to jest z tym? No tak, w tej pracy zawodowej tak zwanej, no to wykorzystuję oczywiście te wszelkie moje jakby zamiłowania plastyczne, no, zwłaszcza w pracy takiej odnośnie grafiki komputerowej. Tutaj opracowujemy różne materiały. Prowadzę też taką pracownię malarstwa i rysunku dla dorosłych. Mam takich swoich studentów już od kilku lat. No i cóż, organizuję też poza tym różne wystawy. Konkursy plastyczne też współorganizujemy, czy fotograficzne, różne tutaj z kolegami, koleżankami w domu kultury. Robimy takiego typu działania. No też pamiętam, jak pracowaliśmy razem, to byłeś współrealizatorem, można powiedzieć, tak? Różnych publikacji też, na przykład, nie wiem, takich albumów, tak? Pamiętam, jak z panem Jurkiem robiliśmy, tak, organizowaliśmy plener fotograficzny. Pamiętam, chyba do tej pory jeszcze mam
Dolina Narwi, publikacje, gdzie też no, pamiętam, przygotowałeś. Pamiętam też, że jednym z takich może pierwszych, większych projektów to była twoja autorska galeria w Domu Kultury w Uchowie. To znaczy, to nie była moja autorska. To fakt, że wymyślona jakby przeze mnie. No, wymyślona przez ciebie. Ale to była no, galeria narwiańska, która do tej pory istnieje i ona tam troszeczkę działa, bo miała takie różne swoje okresy, ale nadal istnieje, działa. No, to ona jeszcze, powiedzmy sobie, jest taka przyszłościowa. Ja miałam na myśli autorską jako pomysł na galerię, tak? Nie że autorska z autorskimi pracami, tylko właśnie pamiętam, bo wtedy jak się spotykaliśmy, to też jakoś konsultowaliśmy to razem. Pamiętam, że ten pomysł, dlatego pozwoliłam sobie tak nazwać, że to jest autorski twój pomysł. Bo polecam też Państwu, kto nie był, to warto zobaczyć, bo to bardzo ładnie tam jest zrobiona ta aranżacja. Nie wiem, jak to teraz wygląda, bo pamiętam, jak to było przygotowywane i właśnie w fazie pomysłów, a później realizacji. Tam takim dużym sukcesem było, fajnym wydarzeniem było, jest czarno-białe zdjęcia Wiktora Wulkowa, które żeśmy otrzymali właśnie bezpośrednio do autora. Te jego, niektórzy mówią, że najlepsze zdjęcia z tego starego albumu. No pamiętam właśnie tę kolekcję. No i to do nas tam przyjeżdżał. Tak, robią często pokazy, znajdowiska, jakiś uczestniczył w konkursach. No tak, to bardzo długa historia. Ja tak myślę, kiedy myśmy się spotkali po raz pierwszy? Chyba właśnie w liceum plastycznym. Tak. To ile to lat? Bardzo dużo. Nie warto mówić, nie. Ileś tam. Ileś tam lat. No ale miło się bardzo tak spotkać po latach i wspominać. Możemy długo tak sobie rozmawiać. No tak, ale skoro jesteśmy na wystawie, tutaj Państwo też przyszliście, to może są jakieś pytania do autora. Jest to niezwykła przyjemność, tak? Może są jakieś pytania do autora. Ktoś może by chciał coś zapytać, to czego nie poruszyłam tutaj. Na szczęście nie ma. Plany na malowanie. Jakie teraz są plany? Planów mam dużo, naprawdę. Dzięki za pytanie. Plany, nie wiem, mimo tej pandemii, co tutaj mamy teraz ją, a może przez nią właśnie, że im bardziej jest, coś takiego we mnie jest, że im gorzej, tym bardziej mnie to zmusza do działania jakiegoś. I teraz też, jeżeli jest taka sytuacja inna, no to ja sobie tak robię plany, że się nie poddam temu i coś będę działał. Jest to pomysł na przetrwanie też. Dokładnie, malowanie to jest tak. No właśnie, to jest taka ważna rzecz, która myślę, że dobrze, żeby ludzie pomyśleli sobie, co jest ich pasją, tak? Że jakby właśnie na trudne takie trudny moment, na trudny czas. To dobry taki czas, żeby czymś się zająć, jakby, a jeszcze tak myślę sobie, takim twórczym myślami, to w ogóle zapomina się o tym, co się dzieje jakiegoś tam przykrego, tak? Na pewno to jakoś tam oddziałuje na człowieka, bo to no nie ma przerwy, ale jednak troszkę tak się, żeby się odgrodzić od tych dzienników telewizyjnych, tego naporu informacji tej strasznej. To nie wiem, czy jeszcze są jakieś pytania? Może... Mnie kusi, żeby zadać, bo to malarstwo jest bardzo takie spójne, kolorystycznie też. Zastanawiam się, czy w związku z pandemią, albo może nie w związku z nią, zmieni się coś, albo się na coś pan odważy, albo czy kolor jakiś, czy format, czy struktura, no nie wiem zupełnie, ale czy jest coś, co nie było ruszane, a co może będzie się pojawi nowego, jakaś coś nowego, coś do góry nogami. To mam nadzieję, że się coś takiego pojawi. Właśnie mam nadzieję, o tak. Tutaj może gdzieś to miasto taka
jest tego, co chciałbym w tym kierunku dalej gdzieś drążyć. Gdzie jest faktura, tak? Jakaś taka już ostrzejsza, tak? No tak, ale... myślę, że niektóre to takie nostalgiczne są prace, a tak jak mówisz tutaj teraz, tak myślę, że to jest taki, nie wiem, pazur zaczyna się być. I w tą stronę chciałbym trochę zobaczyć, jak się to potoczy. No właśnie, a jeszcze chciałam zapytać, bo tutaj wspomniane trochę było, ale rozumiem, że sprzedajesz swoje prace, tak? Jeśli są osoby, bo mówiłeś o zamówieniach, tak? Że jeśli ktoś by chciał kupić, bo tutaj też myślę, że przedstawimy te prace pojedyncze, żeby osoby, których dzisiaj nie ma, tak? Też zechcemy, żeby były zaprezentowane te prace. To rozumiem, że jakby jest taka możliwość. Oczywiście, oczywiście. Przynajmniej większość tych prac można zakupić. Także zachęcam. Jeśli nie ma już pytań od Państwa, tak, to chciałabym tak oficjalnie podziękować za ten wieczór wspaniały. Dziękuję. Bardzo jestem naprawdę wzruszona, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. Cieszę się też, że mogłam się spotkać tutaj z osobami, z którymi też dawno się nie widziałam, ale też z takimi osobami, którym dzisiaj się poznaję. Tak, tutaj też są osoby takie, które myślę, że będziemy współpracować i bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie. Jeśli teraz jest taka potrzeba, żeby porozmawiać już osobiście z autorem, tak, czy to zapraszam do... Tak, myślę, to wychodzą. Zima. Po prostu nie wiem, czy to wschód, czy zachód, nie wiem, a zachód. No po prostu rewelacja.